Na czym polega płynne ruszenie? Wystarczy delikatnie popuszczać sprzęgło. Ja będę mówił, a pani będzie to robiła. Wystarczy delikatnie popuszczać sprzęgło i w momencie, kiedy poczuje pani, że samochód jest wprawiany w ruch, przytrzymać nogę na sprzęgle i później tyle, ile doda pani gazu, tyle sprzęgła pani popuści. W zależności od tego, jak dynamicznie chce pani ruszyć. Nam zależy na tym, żeby płynna była jazda, płynne ruszenie wobec powyższego. Proszę robić to, co będę mówił. Popuszczamy sprzęgło. Poczuje pani pewny opór za chwilę. Trzymamy sprzęgło. Teraz dodajemy gazu i ile doda pani gazu, delikatnie tego gazu, tyle puszcza pani sprzęgła, aż całkowicie zdejmie pani nogę. Już może pani, jak samochód ruszy, może pani zdjąć nogę ze sprzęgła. Trzymamy ręce na kierownicy, łagodnie, spokojnie, nie napinając się. Dodajmy troszeczkę gazu, wystarczy zginać palce u nóg i już będzie pani dodawała gazu. Jesteśmy na placu, każdy z prawej strony ma pierwszeństwo, takie są zasady. Nie ma nikogo, więc jedziemy. Patrzymy tutaj, nie ma nikt nie wyjeżdża, więc jedziemy my. Więcej troszeczkę gazu dodamy. Skręcamy kierownicą, patrzymy nie przed samochód, tylko daleko w perspektywę. Staramy się jechać, kręcić kierownicą tam, gdzie chcemy jechać. Zbliżamy się do głównej drogi i będziemy się na nią włączali. Więc musimy sobie zwrócić uwagę na prawo, czy jest pusto. Pusto. I wjechać na pas, który znajduje się możliwie blisko prawej krawędzi, ale dodajmy gazu. Dodajmy gazu, bo na razie to nie... Dodajmy gazu. O tak. Wyprostujemy sobie kierownicę i będziemy jechali w lewo. Kierunkowskaz w lewo. Patrzymy w lewo, w dół. Patrzymy w lewo, pusto. Z prawej pusto, więc jedziemy my. Skręcamy kierownicę maksymalnie, żeby wykonać manewr. I prostujemy. Odkręcamy ją. Dodajemy gazu. Tutaj ma pani osłonę, więc może się pani od słońca osłonić. Więcej gazu dodajmy. Więcej gazu dodajmy. Proszę się nie bać. Więcej gazu dodajmy. Mamy jaką prędkość? Ciskamy sprzęgło, zabieramy nogę z gazu, włączamy drugi bieg, puszczamy sprzęgło i patrzymy w lusterko. Będziemy zmieniali pas, bo będziemy zawracali. Lewy kierunkowskaz. Zobaczymy, czy nam się uda. Uda nam się jeden pas. Dobrze. Zobaczymy dalej. Uda nam się teraz? Nie. Nie. Wyłączamy kierunkowskaz. Będziemy jechali prosto. Nie. Zatrzymujemy się. Spokojnie. Spokojnie. Trzymamy sprzęgło. Trzymamy sprzęgło. Włączamy pierwszy bieg. Dobrze. Czekamy na światło zielone. W momencie, kiedy będzie światło zielone, będziemy popuszczali sprzęgło i dodawali jednocześnie troszeczkę gazu. Hamulec mogę puścić? Proszę spróbować puścić hamulec. Puszczamy hamulec, dodajemy gazu, popuszczamy sprzęgło. No, więcej, 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 więcej. Puszczamy sprzęgło, więcej gazu, dużo gazu, dużo gazu. Drugi bieg, dużo gazu. Więcej gazu, więcej gazu. Włączymy prawy kierunkowskaz. O tak. I zmieniamy, więcej gazu oczywiście. O tak.
spróbujmy skręcić na tym zakręcie łagodnie. Więcej gazu proszę dodać. Tam patrzymy. To jest tak jak cyrkiel. Więcej gazu musi pani dodać. Prostujemy kierownicę i patrzymy daleko przed siebie. Luźno ręce na kierownicy. Nie napinamy się, tylko luźno trzymamy ręce na kierownicy. Dobrze. My sobie zawrócimy w najbliższym miejscu. Włączymy lewy kierunkowskaz. Popatrzymy w lusterko. O. Zdejmujemy nogę z gazu. Lewy kierunkowskaz. Dobrze. Ja tu sobie wszystko zrobię po swojemu. I jedziemy. Proszę, jedziemy. Widzi pani, że będziemy się musieli zatrzymać. Wystarczy zdjąć nogę z gazu, postawić ją nad hamulec i już będziemy delikatnie sobie ruszył się ten korek, ale patrzymy, czy mamy miejsce z powrotem noga na gaz, więcej gazu, bo już się ruszyło, więc więcej gazu. O tak. Zdejmujemy nogę z gazu, bo znowu widzimy czerwone światło. Sprzęgło i delikatnie hamulcem zatrzymamy samochód. Sprzęgło wciśniemy i delikatnie hamulcem, ale spokojnie, nie już teraz, tylko zwolnić. Ruszymy do przodu. Sprzęgło wciskamy i delikatnie hamulcem no, zatrzymamy samochód. No, od czego się tu siedzi, nie? Starajmy się coraz szybciej operować nogami. Coraz szybciej operujemy nogami. Puszczamy hamulec, jak go trzymamy. Nogę na gaz już. Przeskładamy nogę na gaz. Dodajemy gazu, popuszczamy sprzęgło. Więcej sprzęgła musi pani puścić. Więcej gazu. Więcej gazu. Drugi bieg. Puszczamy sprzęgło, dodajemy gazu. Dużo. Prawy kierunkowskaz, na prawy pas, więcej gazu, wyłączamy kierunkowskaz, jedziemy, dużo gazu, więcej gazu. Starajmy się jechać środkiem pasa ruchu. A jak złapać ten środek pasa ruchu? Po prostu patrzeć daleko przed siebie, w perspektywę. Zerkamy od czasu do czasu w lusterku. To jest takie coś, co odbija, co się dzieje za nami. Jaką mamy prędkość? Nogę z gazu zdejmujemy, wciskamy sprzęgło. Włączamy wyższy bieg, czyli który? Trzeci. Dobrze, puszczamy sprzęgło i dodajemy gazu. W jednym czasie musi to pani zrobić, żeby samochód nam nie zwolnił. My jedziemy środkiem pasa ruchu. W przypadku przejść dla pieszych mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym, jeżeli znajdują się na przejściu dla pieszych. Dodatkowo, zbliżając się do przejścia dla pieszych, mamy obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Nie przyspieszamy, bo jest czerwone światło, a raczej zacznijmy hamować. Jeżeli dojdzie prędkość, w ogóle pani nie używa hamulca, sprzęgło przy 20 dopiero wciskamy. Jak spadnie prędkość do 20 km na godzinę, wciskamy sprzęgło. Przygotujmy sobie bieg do ruszenia. Puśćmy hamulec, podjedźmy sobie do linii. Bez gazu. Więcej sprzęgła po prostu. Wciskamy sprzęgło. I delikatnie hamulec. O to właśnie chodzi. Jak będzie zielone, więcej. No, popuszczamy sprzęgło, dodajemy gazu. Więcej gazu, więcej sprzęgła. Więcej gazu. Więcej gazu. Dwójka. I więcej gazu.
luźno ręce, bo i tutaj ręce. Luźno ręce. Prędkość jaką mamy? Dobrze. Więcej troszeczkę gazu. Starajmy się jechać środkiem pasa ruchu, patrząc w horyzont. Horyzont pozwoli Pani utrzymywać prosty tor jazdy. Zjeżdża Pani do krawężnika, nogę z gazu zabieramy, czerwone światło, więc będziemy hamowali. Najpierw hamujemy sprzęgło przy 20. Nie straszymy pieszych. Nie używała Pani w ogóle. W ogóle hamulca. W ogóle hamulca. Jedynka. Żeby zatrzymać pojazd, używamy hamulca. I przy 20 sprzęgło. Przy 20 wciskamy sprzęgło, żeby zabezpieczyć silnik przy zatrzymaniu. Ja pomyliłam. No. Wszyscy przeżyli. I jedziemy. Dodajemy gazu. Popuszczamy szybciej sprzęgło, popuszczamy, ale sprzęgło, nie, więcej, nie dużo gazu, tylko szybciej sprzęgło. Więcej gazu teraz. No, musi Pani robić, jeżeli chce Pani umieć jeździć, to musi Pani robić to, co ja Pani mówię i tłumaczę. Natomiast ja mówię, a Pani nie robi. Ja wiem, że to stres, zdaję sobie sprawę, ale ja gazuję. No tak, no jeszcze tego by brakowało. No tak. Dobrze, dobrze, noga chce już. Tylko jak wciskamy sprzęgło, to zdejmujemy nogę z gazu. Musi Pani wyczuć sobie, ile naciskać tego gazu, żeby osiągnąć pewną prędkość. Ile Pani musi pochłonąć tej energii, ile Pani musi oddać energii, żeby było dobrze. Wobec powyższego spróbujmy jechać z prędkością 45 na godzinę. To Pani musi znaleźć tą prędkość i tyle naciskać gazu, żeby utrzymać prędkość. 45 to ta jedna kreska przed czerwoną. O właśnie. I starajmy się utrzymać tą prędkość. Będzie Pani miała wzniesienia, zakręty, więc to wszystko ma wpływ na zmianę tej prędkości, ale Pani zadaniem jest utrzymać równą prędkość. To noga ma decydować, żeby jechał samochód z jedną prędkością. Zobaczmy sobie w lustereczko lewe, co tam się dzieje. Nie jedzie za nami, ktoś chciałby uprzedzić. No to jest jego problem, ale my jedźmy środkiem pasa ruchu. Nie tak, nie krótkimi ruchami. Krótkimi ruchami ja Pani pokażę. Proszę zobaczyć, chce Pani krótkimi ruchami, co się będzie działo. Widzi Pani? No właśnie, a teraz zobaczymy, co się będzie działo, jak zrobimy to łagodnie, spokojnie. Proszę zobaczyć. Jeden ruch. Nawet Pani tego nie odczuła. Luźno ręce trzymamy i patrzymy na samochód, który jest przed Panią. To on Pani pokaże, czy jest Pani na środku, czy nie. Już troszeczkę przeginamy. Mieliśmy utrzymywać, uczyć się, ale nie gapimy się na licznik, bo zjeżdża Pani do krawężnika. Tam tylko zerkamy. Natomiast obserwujemy całą okolicę. Mamy możliwość przetrzenia sobie szyb. Spróbujmy wytrzeć szyby. Nic to nie daje. Proszę wyłączyć to i teraz pociągnąć do siebie. Przytrzymać dłużej i puścić. Trzy razy się ruszą. Jeszcze raz. Wycieraczki zamarzły. My pojedziemy w prawo. Popatrzmy w prawe lusterko. Czy jest wolny pas ruchu? Jest. Włączmy kierunkowskaz.
włączmy kierunkowskaz, popatrzmy w lusterko, przyspieszmy na swoim pasie ruchu i patrząc w lusterko zmieniamy pas ruchu. Z włączonym kierunkowskazem jedziemy dopóty, dopóki są strzałki. Jak przestanie Pani widzieć strzałki, to i my wyłączamy kierunkowskaz. Dobrze. Prędkości, dla jakiego biegu jest ta prędkość? 30 jest do biegu. No to włączamy i jedziemy. Żeby pokonać taki łagodny zakręt, wystarczy łagodnie skręcać kierownicę. Przypominam tylko, że z jedną prędkością do połowy, ale więcej gazu, musi Pani zakręt pokonać z jedną prędkością. Tu ustalamy prędkość i z tą prędkością pokonujemy. Tam, gdzie są znaki nakazujące zmianę kierunku, to włączamy kierunkowskaz. Nie zabieramy nogi z gazu, bo samochód zwalnia i nie trzyma się toru jazdy. No wiem, że to jest stres. Na początku ciężko to wszystko połączyć razem. Będziemy łączyli w odpowiednim miejscu i czasie. Dzisiaj ma to wywrzeć na Pani tylko wrażenie. Ma Pani zobaczyć, jak to się odbywa, jak się robi coś, o czym się nie ma pojęcia. Czyli przypomina Pani sobie swoje lata szkolne. Jeśli nic nie mówię, to jeździmy prosto, główną drogą lub tak, jak nakazują znaki drogowe. Trzymamy się środka swojego pasa ruchu. Ciskamy teraz sprzęgło i delikatnie hamulec. Zatrzymanie pojazdu, przygotujemy pierwszy bieg. Zatrzymanie pojazdu za pojazdem powinno być w takiej odległości, żeby mogła go Pani ominąć, jak on będzie miał awarię, bez konieczności naszego cofania. Ja tu będę Pani pomagał ruszyć, więc proszę się, zdejmujemy nogę z hamulca, dodajemy gazu, popuszczamy sprzęgło. Więcej sprzęgła. O tak, więcej gazu. I drugi bieg. O. No jedziemy. Ręce niżej, za 15 trzecia i luźno. Rozpędźmy pojazd. Widzimy, że będziemy wjeżdżali na drogę jednokierunkową. Nakaz jazdy na wprost. Droga jednokierunkowa. Rozpędzamy się na swoim pasie. Widzimy, że będzie się kończył. Rozpędzamy się. Pani robi to, co ja mówię. Rozpędzamy się, włączamy lewy kierunkowskaz, patrzymy w lusterko, wolny jest pas blisko nas, więcej gazu, bo zmiana pasa ruchu, wyłączamy kierunkowskaz, następuje z prędkością większą lub równą, z jaką jedziemy. Nie zmieniamy pasa ruchu z prędkością mniejszą. Prędkość mniejsza jest w uzasadnionych, szczególnych warunkach. Jakie mamy światło? Nogę z gazu zabieramy.
To jest hamowanie silnikiem. Wspomagamy się hamulcem, czyli używamy hamulca nożnego. Do coraz mniejszego, ale od silniejszego uderzenia, to znaczy od silniejszego naciśnięcia. Naciśnijmy hamulec. Dobrze, popuśćmy go troszkę. Sprzęgło wciskamy. Używamy hamulca cały czas. Delikatnie, spokojnie. Do... Jedynka. Delikatnie i spokojnie. Od mocnego do coraz lżejszego. To zaznaczenie nie było potrzebne. Nie. Mhm. Już się jedziemy. Dodajemy gazu, popuszczamy sprzęgło, więcej sprzęgła. Jeszcze więcej, o tak. Więcej gazu i dwójka. I więcej gazu. Więcej gazu. Więcej gazu. Więcej gazu. Proszę robić to, co będę mówił. I trójka. Jak tylko zmieni Pani, włączy Pani bieg, to już nogę zabiera się sprzęgła, bo już ono jest nam niepotrzebne. Środkiem pasa ruchu zaczynamy hamować, mocniej hamować, może nam się uda nie zatrzymywać. Dobrze, puścimy hamulec. Jaki bieg? Tak jest. I jedziemy, puszczamy sprzęgło i jedziemy. Więcej gazu, więcej gazu, więcej gazu. O tak. Jaki bieg? Dobrze. I więcej gazu. Od razu, jak puści Pani sprzęgło, to dodaje Pani gazu. Luźno ręce. Środkiem pasa ruchu. Pamiętajmy o ruchu prawostronnym. Za przejściem sobie zmienimy na prawy pas. Włączymy teraz kierunkowskaz. Popatrzymy prawy. Popatrzymy w lusterko. I zmieniamy pas ruchu na prawy, wyłączamy kierunkowskaz, obserwujemy przejście i jedziemy. Patrzymy przed siebie, żeby utrzymać się na środku pasa ruchu, czyli patrzymy daleko na horyzont naszego pasa ruchu. Jeśli będzie Pani miała sztywne ręce, to każdy ruch kół będzie odczuwalny na Pani rękach. Każde drżenie przekaże Pani na koła. Czerwone światło. Jakie będzie postępowanie? Tak jest. Sprzęgło. Delikatnie wszystko. Delikatnie. Delikatnie, to znaczy trzeba troszeczkę tam... On się już by zatrzymał. Wystarczyło tylko popuścić trochę tego... Nie wciskać hamulec, tylko lekko go popuścić. On już by się zatrzymał, bo czuła Pani, że samochód się zatrzymuje. Śmielej sprzęgło musi Pani popuszczać. Już wie Pani, w którym momencie, ile musi Pani puścić. Czyli do tego momentu my musimy to sprzęgło szybciej popuszczać. O tak. Więcej gazu. Więcej gazu. Drugi bieg. Środkiem pasa ruchu. Na najbliższym skrzyżowaniu będziemy jechali w prawo i na następnym też w prawo. Przypominam, szczególna ostrożność przy przejściu. Kierunkowskaz prawy włączymy. Jeśli zmienimy pas bezpośrednio przy krawężniku, zaczynajmy hamować. To nie musimy patrzeć w lusterko, zaczynamy hamować. Puszczamy hamulec.
włączamy bieg drugi, skręcamy kierownicą, puszczamy sprzęgło, no i manewrujemy sobie gazem, bo musimy przyspieszyć. I tu jedziemy w prawo również, troszeczkę więcej tego gazu. Spokojnie. Patrzymy przez przednią szybę, co się dzieje. Prostujemy kierownicę, wjeżdżamy. Zatrzymamy się na wysokości naszej flagi po prawej stronie. Na wysokości, czyli ona musi być na pani wysokości. Sprzęgło. No, o to chodzi. Nie, szapko. No. Dobrze. Nic. Na razie ja tu ustawię. Zdejmujemy nogi. No i proszę panią, wróciła pani na parking, na miejsce postojowe. I teraz proszę panią, ładnie pani zaparkowała samochód. Trzymamy nóżki na sprzęgle, na hamulcu. Teraz kończy pani jazdę. Jakie czynności musimy wykonać kończąc jazdę? Luz. Tak. Do góry. Już możemy puścić nogi. Mhm. Teraz. No to światło włączamy tak. Sobie. I kluczyk. I silnik. I to jest, proszę panią, mój pierwszy raz. Jak wrażenie? Oczywiście. Szybciutko, strasznie szybciutko zleciało.